Nie ma już odwrotu. Jesteśmy w Championship, jesteśmy po zamknięciu okienka transferowego. No i teraz liga nas oceni, słuchajcie, czy jesteśmy wystarczająco dobrzy, żeby się utrzymać. Jestem naprawdę ciekawy. Trzymajcie za mnie kciuki, jeżeli oglądacie to na kanale Koza Stream. Możecie zostawić łapkę w górę, bo będzie naprawdę ciężko. Musimy tutaj sobie tylko troszeczkę pozmieniać ustawienie tego wszystkiego. SP, Kanon jest SP, czyli tak, ciebie podnosimy tutaj sobie na górę, jesteś naszym napastnikiem, ciebie podnosimy sobie tutaj jako SP. O, nie, i jeszcze potrzebujemy SN-a tutaj. SPO, dobra, czyli ciebie wydajemy na szpicę szpic, napastnik, i tu sobie dajemy SN, super. I w tym momencie gramy takim ustawieniem: Olivier Giroud na absolutnej szpicy, Greenwood podwieszony, Kanon gra jako SP, Czerny jest prawym skrzydłowym, Griffiths jest lewym skrzydłowym. Ty musisz być lewym obrońcą, bo ja cię źle tutaj dałem, prawym obrońcą, więc nie wygląda to źle. Ławka rezerwowych jest naprawdę przyzwoita. To, co mnie teraz martwi, zauważyłem, że Wilmot jest niestety kontuzjowany. No niestety, to jest dosyć problematyczne. Zobaczymy w takim razie, jak to będzie się prezentowało. Dzięki w ogóle czat za to, że dotrzymaliście obietnicy, że wbiliście to 900 subów, bardzo mi miło. Znaczy do 900 subów. A teraz zobaczmy, słuchajcie, na ile wypada nam Wilmot, bo ja tego zupełnie nie zauważyłem. Kontuzja na treningu i na 4 miesiące tracimy naszego podstawowego środkowego obrońcę. Na szczęście mamy Lindsaya i Konsa, nie? To jest super. Ale będzie się trzeba postarać. No dobra. Gramy teraz z... Boże, co to jest? Birmingham, dobrze wiem, znam się na piłce przecież. Okej. Miejmy nadzieję, słuchajcie. Miejmy nadzieję, słuchajcie, że damy sobie tutaj radę. I z Birmingham wygrywamy 1-2. Greenwood strzela, czyli służy mu ta pozycja. Czyli dobrze czułem, że to jest gościu, który musi mieć tego środkowego napastnika. Przynajmniej takie są wnioski po tym jednym spotkaniu. Ale ważne jest to, że pokazuje nam ten mecz, że ta taktyka nie jest, że ta taktyka ma potencjał. Skoro mamy dwa sloty, to przetrenujmy sobie Konsę, żeby on jak najwięcej, jak najszybciej wbił to 75. Bo to jest nasz, to ma być nasz filar w obronie. W dodatku, słuchajcie, zobaczmy sobie jedną rzecz. Nie mam zamiaru ich akceptować oczywiście, ale zobaczmy, jakie są oferty pracy. Moglibyśmy prowadzić Bournemouth, które jest w Championship. Moglibyśmy prowadzić Leeds, które są w Championship. Moglibyśmy prowadzić Nottingham Forest, którzy są w Championship, Derby County w Championship, West Brom, Norwich, Stoke, Brentford, Benfica moglibyśmy prowadzić, to jest bardzo ciekawe, Porto to jest bardzo ciekawe, Sporting to jest bardzo ciekawe, Chaves, Rio Ave, czyli ogólnie Portugalia i Championship. No tylko zobaczcie, jakie tutaj, tak dla porównania, przypominam, my mieliśmy budżet transferowy w tym sezonie na poziomie 6 milionów. Bournemouth 40 milionów, Leeds 16, 29 Nottingham Forest, 20 Derby County, 24 West Brom, Norwich 7, czyli Norwich, ale mieli większy budżet na pensję, wydaje mi się, Stoke City 30 milionów niecałe, Brentford, no to jest nasz zasięg mniej więcej, więc słuchajcie, to jest ten problem. Żeby wyjść z tej ligi, my musimy mieć duże budżety. No teraz gramy z Norwich, zobaczmy, że nasz skład jest w miarę zregenerowany, jest. No i zobaczmy, jak to będzie wyglądało. No budżetów nie widzieliście, bo widzę, że kamerka zasłania, ale przeczytałem wam, więc w sumie wychodzi na to samo. A my z Norwich wygrywamy 2-1, strzela Griffith, strzela Kanon, więc ten atak zaczął nam ładnie pracować i wydaje mi się, że to Olivier Giroud może mieć na to duży wpływ, że on po prostu robi miejsce, ściąga obrońców, czyli robi to, co robił na Mistrzostwach Świata. Swoją drogą, kupiliśmy Mistrza Świata, to jest naprawdę niesamowite. A na wyjeździe remisujemy, proszę bardzo, z Middlesbrough. I Greenwood wpisuje się na listę strzelców, więc to jest coś, co mi się naprawdę podoba. Thompson, pomyśl o tym, to jest dobry pomysł. Zapomniałem zrobić teraz treningów, gramy za Aston Villa. Gills chciałby zagrać w tym meczu. Zobaczmy, ile nam zostało pomiędzy meczem z Aston, a w kolejnym spotkaniem. 3 dni na regenerację z Nottingham Forest, którzy są
no, lepsi, silniejsi, więc niestety ten mecz odpuszczamy. Znaczy nie całkowicie, ale nie możemy wyjść tutaj topowym składem. No bo nie. Ty możesz grać środkowego, więc zagrasz środkowego, zagrasz prawego. Tu zagra sobie Sia. Na napadzie wyjdzie sobie Kerr. Przypomnij o sobie Wszołek, miejmy nadzieję. Ciebie po coś kupiliśmy w końcu. I Momba. Musimy zagrać tym składem, słuchajcie. Bo nie wyobrażam sobie, jakby... Wiecie, o co chodzi, no. Nie możemy poświęcić za dużo energii na to wszystko, bo liga jest najważniejsza. Aston Villa w dodatku nie jest w formie i grają u nas. Niestety, no przegrywamy na karne, no takie życie, słuchajcie. Jakby nie boli mnie to. Nie boli mnie to. I tak wyszło moim zdaniem nieźle, jak na takie rezerwy. Więc mogą wrócić tutaj podstawowi zawodnicy już na swoje pozycje. Tutaj może zagrać Greenwood, tu może zagrać Olivier Giroud. Kanon zostaje, Chalobah tu wchodzi, tu wejdzie sobie oczywiście Lindsley. Na tą pozycję wróci Lee, tu wskoczy Konsa i prawa obrona to oczywiście jest Weiner. Zobaczmy sobie tylko, Lindsley jest lewonożny, ok, a Konsa jest prawonożny. No to oczywiście jeszcze klasyczna zmiana, więc jest ok. Skład jest tutaj gotowy. W sumie przydałby się ten typek. No niestety, Albrecht, jeszcze poczekasz, ale spokojnie, przyjdzie twój czas. Whiteman nawet się rozwinął o jeden, mimo braku treningu. Więc to jest spoko. Załatw na pensję jakichś weteranów z MLS. No ale jak oni już poszli do tego MLS, to nie wiem, czy będą chcieli wracać do Anglii, nie? Jakby po coś tam poszli. Sia jest zadowolony, że mu ufam na boisku. Jakby... On dosyć dużo gra moim zdaniem, więc nie rozumiem też często, czemu narzeka. Z Bristol City wgrali 5-1, ale z nami nie ma tak łatwo. I Olivier Giroud! Na Giroud! Fantastycznie! Oli wpisuje się na listę strzelców, co najważniejsze, dając nam zwycięstwo. No i to mi się podoba, słuchajcie. Naprawdę wychodzi na to, że to jest napastnik, którego potrzebowaliśmy, i fantastycznie się to wszystko układa, tylko pamiętajmy, że Oliego mamy tylko na pół sezonu, więc teraz bardzo istotne są te raporty zwiadowcze. Zobaczmy, czy kto... Wszołek i Czerni powołani, już mamy dwóch reprezentantów. No zobaczmy, kogo on nam tutaj znalazł. Od razu musimy odrzucać tych zawodników, których nie chcemy. Okej, ale on nie jest napastnikiem, więc jego sobie zostawimy. On się nie nadaje. On jest fajny, ale nie jest napastnikiem. Za mało. Tak, ciebie odrzucimy. No dobra, tych sobie zostawimy, ale to nie jest to, na co czekamy. To nie jest to, na co czekamy. I zobaczmy Eriksena. On ma nam szukać fajnego obrońcy. No ale na razie nikogo nie znalazł, więc tych sobie panów możemy kulturalnie wyprosić z naszego lobby. Dobra, tak więc zobaczmy, jak to będzie wyglądało w kolejnych dniach. Przede wszystkim, znaczy miesiącach w zasadzie. Szczególnie jeśli chodzi o te raporty. No teraz gramy z derby. Znacie ich budżet. Wiecie, jak to będzie. Czyli, że będzie ciężko, bo to wyjazd. Ale 2-2. Naprawdę nie mogę narzekać, słuchajcie. Czerni strzela, Greenwood strzela, czyli powoli spłaca nam się ten transfer. Łukasz, mówiłem coś o dużej ilości propozycji, bardzo doceniam, ale prosiłbym, żebyście słuchali tego, co mówię. Będzie nam się zdecydowanie łatwiej współpracowało, słuchajcie. Czekamy, słuchajcie, na rozwój sytuacji. Jesteśmy na miejscu szóstym, czyli na tym, które byłoby dla mnie upragnione. Giroud pokazał klasę i nie da się ukryć, słuchajcie, bo radzi sobie bardzo dobrze i w tym zespole naprawdę jest tym ogniwem, którego brakowało po odejściu Chaplina. A teraz gramy z Devilans, gramy u siebie, przegraliśmy po karnych, ale zupełnie innym składem. Teraz widać tą różnicę klas, znowu strzela Olivier Giroud. No muszę przyznać, że jestem zachwycony tym transferem.
muszę przyznać, że jestem naprawdę zadowolony z tego transferu. Tak, szukałem tych drugich napastników. Fajnie, że udało nam się znaleźć Oliwiera, bo ten pasuje znakomicie. To mi się podoba, słuchajcie. Michael Smith ma nowego bohatera. Nie wiem, kto to. Bo nie znam twarzy. Albrecht chciałby zagrać. Kurczę, on ma 16 lat. Powiem tak, wrzucę go na ławkę z nadzieją, że go wrzuci komputer, dobra? Bo ja go nie wrzucę, no. Nie na mecz wyjazdowy na pewno. Więc w tym meczu Arturowi podziękujemy, a Albrecht wskoczy sobie tam i może zagra, jeżeli komputer tak zdecyduje. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Przed spotkaniem ze Hull City. Zobaczymy, czy gra tam jeszcze w ogóle Grosik, ale wydaje mi się, że on... Nie, on skończył karierę. Wydaje mi się, że Grosik skończył karierę. Wow! Powiem szczerze, byłem przerażony, jak zobaczyłem 1-0. A tutaj naprawdę bardzo ładnie to wygląda. Nie no, jest super. Konca jest zadowolony, że gra. Mówiłem, że będzie grał. Mówiłem, że będzie grał. I gościu korzysta z tej sytuacji. Gram teraz z Bormów. To będzie bardzo ciężkie spotkanie. Znaczy, gramy u siebie, ale no... Widzieliście te budżety, słuchajcie. Ja wiem, że budżety nie grają, ale... No będzie ciężko, naprawdę będzie ciężko. Przepraszam, ale musiałem napisać SMS-a do Kasi. A w tym czasie mój zespół poradził sobie całkiem nieźle. Z Bormów wygrywamy 4-0. 4-0. W show i strzela, wszyscy strzelają. Damn. Dzieje się tutaj naprawdę niesamowicie. Albrecht się rozwija. Co ja mogę powiedzieć, no? Jest dobrze, no. To jest niesamowite. A teraz czeka nas mecz z Sunderlandem. Będzie ciężko. Prawda, 3 porażki z rzędu, ale coś czuję, że... No nie, nie polegliśmy. Griffith strzela, to jest naprawdę objawienie, słuchajcie. To jest naprawdę objawienie tego sezonu. Znaczy tej kariery, Griffith. Griffith, Turner i Lee. Turner ma ten problem, że on jest bramkarzem, więc jakby jest cichy, nie? Ale naprawdę, mamy goalkeepera, który jest przecież jeszcze dzieciakiem, a daje z siebie, daje nam w drużynie naprawdę dużo. Davis ma raport zwiadowczy, ale to jest środek pomocy. I też nie jakiś niesamowity. Tutaj tak samo. No on niby jest spoko, ale no nie ta pozycja. Tutaj bez szału. Okej, lepiej, zdecydowanie lepiej. Tego gościa sobie zostawimy. Wywalamy tego typa. No nie, tutaj to w ogóle już łysiejesz, to już w ogóle nie ma co rozmawiać. Okej, tego gościa bierzemy. Tego gościa bierzemy, on miał też fajną wartość, słuchajcie. On miał tu fajną wartość. I zobaczmy Eriksena, czy on coś tutaj... co on tutaj ma? Mała wartość dosyć. Tu jest dużo lepiej. No, ten Clark wygląda dużo lepiej. Więc tak, odrzucimy wszystkich poza Clarkiem. I Clarka sobie zostawimy. Clarka sobie zostawimy, słuchajcie, no w czyśćcu jeszcze. Okej. Właśnie Mirosław, też się boję tego awansu. Jakby z jednej strony to jest mega sprawa, ale tak jak mówię, jakby ja się boję, że w pewnym momencie ten awans nas dojedzie. Wiecie, o co chodzi? Że my wejdziemy do Premier League. Wyobrażacie sobie wejść do Premier League z tym składem? To jest coś, co mnie przeraża absolutnie, że my wejdziemy i spadniemy. Znaczy, powiem tak, z jednej strony to by było złe, z drugiej strony byśmy mieli kupę hajsu dzięki temu, a raczej by nas nie wywalili, biorąc pod uwagę to, co tutaj osiągnęliśmy.
No zobaczymy, słuchajcie, zobaczymy. Na razie skupmy się na tym, co dzieje się tutaj. Gramy z Reading. I miejmy nadzieję, że uda nam się wygrać. No nie są w formie nasi przeciwnicy, nie ma co się oszukiwać. A w show i wchodzi i po raz kolejny sypie gola z ławki. Genialny, genialny jest naprawdę ten zawodnik. To był znakomity transfer, ktoś go rzucił na czacie, pamiętam. Tak w ogóle, może byś go kupił. I go kupiliśmy. I kurczę, działa. Naprawdę, naprawdę działa. Dobra, czekamy w takim razie na kolejne możliwości tutaj, jakie stawia przed nami gra. Chodzi mi o treningi, ale nie postawi żadnych, a na początku gramy z Leeds i to będzie wymagające spotkanie. Zobaczmy, co się tutaj wydarzy. Czy gra Klich? Jestem ciekawy, czy gra Klichy cały czas. Nie ma go, jest Cibicki za to, ale Klichiego nie ma, a my wygrywamy 1-2, proszę bardzo. Strzela Greenwood, strzela Lee, więc naprawdę fantastycznie to wygląda, słuchajcie. Dobra, mamy treningi gotowe, mamy gotowe, więc tak. Griffitha wywalamy stąd. Z całym szacunkiem, gościu, ale musimy cię stąd wyrzucić. Niedobrze, bardzo niedobrze, bo ten Bailey jest prawym skrzydłowym. Ja wiem, że on może grać różne pozycje, no nie? Ale to mi się nie podoba bardzo. No dobra, to Wacek. Wacek, jak najszybciej się tutaj przetrenuj. Tylko powiedz mi, jaką ty masz wytrzymałość. To tutaj musimy zainwestować mocno. No i Greenwood za niedługo skończy treningi. Bo 75 i go zmieniamy, słuchajcie. Cibicki to Szwed z polskim pochodzeniem. No wiem, ale go zauważyłem dlatego. No bo wiem, kto to. Dobra, a my jesteśmy teraz na miejscu drugim. Naprawdę dla mnie ciekawa sprawa. Co my tutaj mamy? Willock obiektem zainteresowania. W okręgu złożył ofertę wypożyczenia. No ta, ale Willock nas na razie nie interesuje. Ty nie możesz zagrać w tym meczu, stary. Dobra, ale tak jak mówię, awans nie jest dla nas aż tak bardzo istotny. Dajmy młodemu szansę w tym jednym meczu. Zobaczymy, jak sobie poradzi chłopak. Zobaczymy, jak sobie poradzi. Jestem naprawdę ciekawy tego występu. A dlaczego wiesz kto? Bo znasz się na piłce. Właśnie tak, the fastest Rudy alive. Właśnie tak. Właśnie tak. Powinienem zrobić własne koszulki. Znam się na piłce. To by było coś. A my wygrywamy z Burnley. Albrecht był na boisku cały mecz chyba, więc naprawdę fajnie, że też z nim daliśmy sobie radę. Powołali Wszołka, to już kolejny raz powołują Wszołka. No gość jest w takim gazie, że się dziwisz. Gra w Championship, wchodzi z ławki w większości spotkań i strzela gole. A Konsa ma już 76, super, bo on nam zwolni dwa sloty treningowe aż. Super, super, super. No nic, problem jest taki, że mamy listopad, słuchajcie. Mecz z Ipswich, to, że gramy z Ipswich, jakoś mnie nie boli, ale problem jest w tego typu, że no niestety cały czas nie mamy napastnika i to jest naprawdę duży, duży problem. Zobacz kapitana, no Kanon ma kapitana, gra mu go przyznała i muszę przyznać, że radzi sobie z tą opcją, znaczy z tą odpowiedzialnością, więc co ja mam powiedzieć. Ipswich przegrało 3 z rzędu, przegrało 2 z rzędu, 1 zremisowało, dokłada drugi remis z rzędu, spoko, nie ma problemu. Wszołkowi kończy się kontrakt, właśnie wiem i się zastanawiam. Słuchajcie, przedłużamy Wszołiego? To jest moje pytanie do was. Przedłużamy Wszołiego czy nie? Bo tu będziemy mieli paru zawodników. Wydaje mi się, że chyba go przedłużymy, bo no daje dużo w tej lidze. Daje naprawdę dużo w tej lidze. Dobra, widzę, że wszyscy chcą w show jego przedłużyć. Zleć przedłużenie. No ale nie, 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 nie. Bo to były za duże pieniądze dla niego. Za szósteczkę może grać, ale tak to były za duże pieniądze. No dobra, czy ktoś tu jeszcze z naszych, kogo chciałbym przedłużyć? Jest Kent. Kenta sprzedamy w tym okienku.
bo ja nim i tak nie chcę grać, bo on jest i tak już za słaby, a to jest milion zamrożony, a nie chcę go przedłużać. Simpsona nie chcę mieć, bo nam się nie przyda, więc dodaj do listy transferowej, a nóż się sprzeda. Tego typa mamy jeszcze chwilę. Sesynią nie jest nasz. Gdyby był, to by był dużo lepiej rozwinięty. Ten nas nie interesuje. To był błąd spory. Ten nas nie interesuje. No a reszta to jest spoko. Szołek dostał kontrakt na rok. No i dobrze, no jest jakby tego typu zawodnikiem, że z tego typu zawodnikami się często przedłuża kontrakty na rok. Nie widzę jakby w tym złego. O Jezus, w tym widzę coś złego, że zapomniałem tego typa zmienić. Aczkolwiek ładnie się rozwija, trzeba przyznać. Naprawdę dobrze to wygląda. Siema Magic Pietrek, witam serdecznie. Dobra, tak więc czekamy dalej. Listopad nam sobie płynie. Gramy teraz z Benford. Muszę przyznać, czekajcie, jak wyglądają koszulki Benford. Kupię sobie chyba koszulkę Brentford. A bo oni mieli inny herb, okej. Teraz mają dużo. Ej, no naprawdę, teraz mają. Bo ten herb mają teraz super. Zobaczmy shop. Replika Kids. Takie Adidasa po prostu. Spodenki możemy sobie kupić, ale koszulki to raczej nie. Koszulki raczej nie, takie bez szału są. Czekajcie, spróbuję wam pokazać. Czekajcie. O! Widzicie? No koszulka jest taka bez szału. W sumie to czekajcie. O, spodenki są spoko, nie? Spodenki są takie do przeżycia. Spodenki bym mógł sobie kupić. Ale koszulki są takie, no bez szału, zupełnie bez szału. Tak bez w ogóle. No nie, jakoś tak zupełnie nie. Jakoś tak zupełnie nie czuję polotu. Podobają wam się? Taka trochę Sunderland, taki Sunderland, no nie, tak zupełnie bez sensu. Czekajcie, bo tutaj mamy dotację. Bardzo dziękuję, Micek. Siemako, zapamiętasz mnie z live'a, jak było 30 osób. Oglądam każdy zapis kariery. Wpadłem się tylko przywitać podczas przerwy w nauce do sesji. Życzę powodzonka i czekam na odcinek na kanale Koza Stream. Wielkie dzięki za wsparcie, stary. No teraz szykujemy duży zapas na Koza Stream, więc będziesz miał co oglądać i powodzenia w sesji. Ja na szczęście już studia skończyłem, ale znam ten ból, więc trzymam kciuki, stary. Trzymam kciuki. Trzymać to przestał mój pan baterię. Zobaczmy. Chwilę. Cyk. Macclesfield Town, kup strój. Kup koszulkę Macclesfield. A nie wiem, czy Macclesfield. Znaczy na pewno jakąś dystrybucję. Zobaczmy. Macclesfield Town. Teams, news, commercial, tickets. Player kit sponsors. Gdzie jest shop? Czekajcie, ja nie widzę, gdzie jest shop. O, jest shop. Mam. Zaraz wam pokażę, tylko ja to mam na drugim monitorze. Jak znajdę, to przerzucę, dobra? Będzie zdecydowanie lepiej. Boże święty, ile ta strona się ładuje. Nie mówcie, że weszliście na tą stronę i 15 osób zwiesiło im serwer. O. Jest. Czekajcie, jest training kit. Jest replika kit. No, tylko że się zdjęcia nie wyświetla. O.
Ej, no powiem szczerze, że away shirt to bym kupił nawet. Training kitu nie ma. Ale to muszę przyznać, że jest do przeżycia, nie? Czekajcie, a czemu nie mogę? To muszę przyznać, że jest do przeżycia, co sądzicie? HomeKit wam się bardziej podoba, czy AwayKit? HomeKit lepszy? Pomyślimy, słuchajcie, pomyślimy. To jest dużo pieniędzy dosyć, bo one kosztują tam 40 funtów. To już tak... Jak na... taką ligę... to trochę kosztują. Dobra, ale słuchajcie, bo tutaj odcinek się robi na koza stream, a tutaj stroje latają. Więc wracamy już do kariery. A nie, koszulki oglądają. Jak dziewczyny się zachowują. Ile ty kosztujesz? 60 tysięcy, no to nie, odrzuć zawodnika. 60 tysięcy, odrzuć zawodnika. 60 tysięcy, odrzuć zawodnika. 50 tysięcy, odrzuć zawodnika. 180, okej, lepiej. Tragedia. 110, okej. 50, odrzuć. No bo, kurczę, ja bym chciał na padziora. A ten, nie wiadomo jaka dyspozycja w ogóle, nie? Poczekamy z tymi dwoma. O nie, dobra. To w takim razie weźmy sobie tego gościa. I zobaczmy jeszcze, co nam tutaj Eriksen znalazł. Co nam znalazłeś? 8-1, 9-0, 60, czyli on jest tragiczny. Weźmy tego gościa. Tego nie bierzemy. On jest ciekawy, bo on startowy potencjał ma fajny chyba, wiecie? Ten Clark. No ale nie będziemy w niego inwestowali czasu, żal czasu, dobra. Tak więc co, mamy kolejnych zawodników ściągniętych tutaj. Zobaczmy jak to wygląda jeśli chodzi o szkółkę juniorów. Czy mamy napadziora? No niestety, to jest problem, że nie mamy napastnika. Kolejny świetny skrzydłowy, no tylko, że my tych skrzydłowych nie potrzebujemy, no. No nie wiem, zobaczymy. Na razie skupmy się na kolejnych spotkaniach. Tym klubem kieruje Campbell? Nie, no tym klubem kieruje Mr. Gold, czyli ja. Trzy remisy Brentford z rzędu, a teraz... seria przerwana. Kanon przysadził z działa. Tak sobie wyobrażam, że jak kanon strzela tak za pola karnego, takie wiecie, atomowe uderzenia. Dobra. Ezri, ładnie nam się rozwijasz. Ale chłopie, na razie niestety musimy podziękować ci za pomoc tutaj. Mamba musi wskoczyć na 70. Tutaj nie ma innej opcji. Wydaje mi się, że to będzie najszybsza, najlepsza droga rozwoju dalej drużyny. I Greenwooda też jak najszybciej musimy, bo jeżeli zostaniemy z ręką w nocniku, to Greenwood będzie musiał być tym napastnikiem podstawowym. I wiem, słuchajcie, że ja daję brązowe treningi, ale to jest jedyny trening zapewniający wytrzymałość, a to jest bardzo istotny fakt. No, Pszołek zadowolony w ogóle, że gra, więc wszyscy są szczęśliwi. No i zobaczmy, co czeka nas dalej. Jesteśmy na miejscu drugim w tabeli cały czas. Dostałem ofertę transferu za Kenta z Leganes. Czy widzieliście, jak on gra? On nie gra w stylu Leganes. Znaczy, ja nie wiem, jakim stylem gra Leganes, ale raczej nie gra dobrym. Dobra, lub rany treningu. Nie, bo nam się to zmienia ciągle, więc to jest bez sensu. Słuchajcie, zróbmy... ja chcę go sprzedać, ale po niego się ktoś jeszcze zgłosi, więc ponegocjujmy. Co wy na to?
co wy na to? Stary. To co wy na to? No i pięknie. Super. Mauricio Pellegrino jest zadowolony. I to mi się podoba. I to mi się podoba. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało dalej. Ktoś mówicie, że mam trening obrony nałożony? Nie wydaje. Znaczy zobaczę. Możliwe, że się pomyliłem, słuchajcie, bo tych treningów robimy tyle, że wiecie, o co chodzi, ale nie wydaje mi się. Zobaczmy. Teraz gramy z Blackburn. Oj, pamiętam, jak Blackburn grał w Champions w Premier League. Simpson. Mamy ofertę transferu za naszego rezerwowego goalkeepera, którego chce się pozbyć. Do Taijin może pójść. No dobra, wiecie co, no, nie będę się bawił w te opcje tutaj, skoro już z Leganes się dogadaliśmy na fajną kwotę, to tutaj nie mam zamiaru się w to bawić dalej. Zobaczmy, co będzie dalej. Luis Alberto będzie pauzował 2 miesiące, no jakoś nas to nie boli. Raczej w Lidze Mistrzów się nie spotykamy w najbliższym czasie. A co tutaj się dzieje? Zawodnik wraca po kontuzji, Wilmot, to oczywiście cieszy. No dobra, gramy z Blackburn. 3 porażki z rzędu. No niestety, dokładają teraz remisik, ale okej, okay. Na wyjeździe remisik to nie jest problem, słuchajcie. Siema Dawid, witam serdecznie. Szymon, nie olewam twoich wiadomości, tylko na czacie poza tobą jest ponad 900 osób o pierwszej. Ja też jestem trochę zmęczony, więc to nie jest tak, że ja patrzę, o, piszesz ty, nie przeczytam. Cześć Koza, jakie odczucia przed dzisiejszym meczem Pucharu Włoch pomiędzy Milanem a Napoli? Myślisz, że piątek zagra od pierwszej minuty? PS? Polecam Abdullaye Dabo, gra na LM i SP. Oni znowu grają? Ale poprzedni mecz to była Liga, no nie? Bo kawałek tamtego meczu widziałem. Jakie są moje odczucia? No jakby, ja mam problem, bo ja wolę zdecydowanie Napoli, ale życzę bardzo dobrze piątkowi, więc fajnie, żeby było dobre widowisko i tyle. Zobaczymy, no ciekawy jestem, czy piątek wejdzie od pierwszej. Ciekawy jestem, czy piątek wejdzie od pierwszej, czy nie. Dobra, gram teraz z Wigan. Okej, okay, Simpson został sprzedany. To mnie cieszy. Coś tam jeszcze się stało. Dwóm zawodnikom kończą się kontrakty. Jak? Co? Nie mówcie, że jest glitch, przez który stracimy Wszołka. Nie mówcie, że jest glitch. Przecież on zaakceptował kontrakt. Przecież on zaakceptował kontrakt, a teraz jaki to jest bullshit? Jaki to jest bullshit? Zaraz zobaczę tego Greenwooda. No teraz nie mogę, po tym meczu zobaczę, ale już mam zakodowane w głowie. Jaki to jest bullshit? Przynajmniej tutaj się dzieje tak, jak powinno. Greenwood, hat-triczek, Giroud, brameczka. Naprawdę, ta championship pasuje dziadkowi Giroud. Czekajcie, zobaczmy treningi. Jak to tutaj jest. Greenwood ma ok. A, tu rzeczywiście ma zły. Przepraszam, moja wina. Macie rację, bardzo dobrze asystenci, że pomagacie. Gra w ofensywie, oczywiście mu dajemy. Macie rację. Myślałem, że chodzi o utrzymać tempo. Utrzymać tempo muszą mieć, bo wytrzymałość trenują. Ile bramek ma Greenwood? Przecież co, nie wiem, zobaczmy. Greenwood ma bramek 11. Jestem bardziej ciekawy, ile bramek ma Giroud. Wdowiak ma bramek 6. W ogóle z Preston ile ludzi strzela? A jest Giroud gdzieś tutaj? Griffith 6. No Giroud nie strzela aż tak dużo chyba. No nie, ale i tak jestem bardzo zadowolony z tego transferu. Tylko musimy się, słuchajcie, zastanowić. Musimy się, słuchajcie, zastanowić, jak... O.
Dua Lipa. A nie, to jest zaakceptowane. Ja się boję, że on nie przejdzie, nie? Ja się strasznie boję, że on nie przejdzie. Jak on nie przejdzie, to będzie przerąbane. Będzie mógł zmienić... Okej, dobra, przeszedł. Więc spoko. Dobra, gramy teraz z West Bromem. Fajnie, bo milion zarobiliśmy kolejny. Więc jest to plus. Bo musimy myśleć cały czas o tym napastniku. No tylko jest problem, bo nie mamy szansy na napastnika z Borussia. To byłby idealny dla nas zakup. Bo ewidentnie w tej formacji działa taki target man. Nie wiem co, znowu wypuszczać tego Giru. Sam nie wiem, słuchajcie. Zrobiłem błąd, bo nie dałem im szansu na odpoczynek. Na szczęście remisujemy. Dobra, a teraz gramy z Middlesbrough. A potem mamy okienko, dobrze. Giru nie czuje się na siłę. Rozumiem, stary, ja w 100% rozumiem. Nie ma problemu. To był twój ostatni mecz w naszych barwach i mega doceniam to, co tutaj zrobiłeś dla nas i że byłeś i myślę, że możesz potraktować tą przygodę jako udaną w tej jednej rundzie. Wilmot też może wrócić tutaj za Lindsaya. Więc spoko. Lindsay wejdzie sobie tutaj za Kenta. Więc przydałby nam się rezerwowy środkowy obrońca. No i z tym napastnikiem jest problem, słuchajcie, no. Jest problem z tym napastnikiem. 30 szybkości biegu ma Giru. No i co z tego, że ma 30 szybkości biegu, jak naprawdę sobie radził w tym sezonie? No, żałuję strasznie, że nie może zagrać w ostatnim meczu z Borough. Ale mam nadzieję, że wygramy mimo wszystko. Strzela Czerny, strzela Greenwood, Kerr z kontuzją. Czyli nasz jedyny napastnik nam teraz wypada. Na 8 tygodni. Ej, no żałuję, że odchodzi ten Oliver. Naprawdę strasznie żałuję, bo on był mega opcją. Naprawdę był znakomity dla nas. Musimy się zastanowić, kogo teraz ściągnąć, bo ewidentnie taki target man jest dla nas odpowiedzią. Dlatego Rooney odpada na przykład z tych propozycji. Po prostu klasowy napastnik to był i działał. I naprawdę to działało. Ale lewy to nie jest ta półka, stary. Kent opuścił klub, Simpson opuścił klub i koniec wypożyczenia Oliver Giroud. Naprawdę oklaski dla Olivera Giroud, bo to było znakomite wypożyczenie. Musimy mu oddać to, co jego. Robił wszystko, co do niego należało. No była znakomita przygoda z tym zawodnikiem. Ale teraz musimy się, słuchajcie, zastanowić, kogo możemy ściągnąć. Zobaczmy, jaki jest budżet. Czy budżet jest taki, że możemy myśleć o zakupie, czy nie? Na początku. Budżet. Nie ma opcji. Nie ma opcji. Nie ma szans. Nie ma opcji. Więc tak. Zastanawiam się, czy chcemy ściągnąć Neresza. Ale z drugiej strony, czy ten zawodnik nam jest rzeczywiście potrzebny? No nie wydaje mi się. Raczej powinniśmy iść w zawodników w środek pola. Powinniśmy zakontraktować jakiegoś środkowego pomocnika i tradycyjnie środek obrony i prawa obrona. Więc w tym momencie nie dokonujemy transferów gotówkowych. Na razie idziemy w wypożyczenie. To jest propozycja, która była. To nie jest target man, no ale to jest znakomity gościu, świetnie znający ligę. Grający w Betisie? No zobaczymy, czy nam się go uda wypożyczyć. Vardy pojechał na wakacje, ale to mnie dziwi, że nie wybrał Ibizy. To by bardziej do niego pasowało. Czekajcie, myślę o takich napastnikach. Kto by jeszcze mógł się cofnąć tutaj? Benzema? Nie, no Benzema jest bez sensu. Olivier Giroud grał w lidze angielskiej, dlatego pasował. Mitrowicz zmienił klub. Nie, Andy Carroll już nie gra. Defoe, Balotelli nie, ale Sturridge, o, jest, Daniel Sturridge, 32-letni. Kontrakt mu wygasa, więc będzie problem straszny z Danielem Sturridge'em. Ja go nie chcę brać na kontrakcie, a będziemy mogli go tylko podpisać, więc się niestety nie uda wypożyczyć Daniela Sturridge'a. Problem.
problem. Chicharito, to jest fajna opcja. No, nie oczywiście, o Boże. Nie wiem, czy on będzie cy i... Nie będzie Chicharito. Hernandez. Nie ma go. Nie ma go. Skończył karierę. Skończył karierę Chicha. Chicha skończył karierę. Zastanawiam się, no ale nie ma niestety nikogo, kto by mógł być. Czekajcie. Anglia, okej. 30 lat. Pozycja napastnik. Zróbmy to w ten sposób. Tylko jeszcze dajmy sobie Premier League oczywiście. Dajmy sobie tak. Aubameyanga raczej nie wypożyczymy. André Ayew raczej nie. Wassim Ben Yedder zakładam, że jest podstawowy. Wilfried Bony to jest jakaś opcja. Diego Carlo, a dobra, dlatego. Edin Dzeko, w Chelsea. Mattia Destro mnie nie interesuje. Gale mnie nie interesuje. André Gray raczej nie. Szukamy Omar Niasy, nie. Alexander Pato, to jest ciekawa opcja, słuchajcie, ale zarabia giga pieniądze. No ten jest tylko na kontrakcie. Suarez nie. Luis Suarez jest w Barcelonie. Ale jaja. Był Javier Hernandez. Nie było Chicharito. Nie było Chicharito. No dobra, niestety nie ma. To co, próbujemy Wilfrida ściągnąć. Wilfried wydaje się być najlepszą opcją, słuchajcie. Wilfried wydaje się być najlepszą opcją, niestety. No, nie wiem, czy drugi taki Giroud nam się trafi, no po prostu. A co ja powiedziałem, że jest w Barcelonie? No Boże, no wiecie gdzie jest, w Chelsea jest. Sprawdzałem was, słuchajcie, czat. Sprawdzałem was, czy mnie słuchacie jeszcze o tej porze. Gdzie jest, słuchajcie, ten... No jego nie możemy podpisać im, szkoda. Vardy, wypożyczą cię? Szkoda. Daniel. No nie, nie chcę cię pozyskiwać. Ciebie nie wypożyczą. Gdzie jest ten Bony? Jest. Nie wypożyczą. Aguero, no. Jeszcze z Messi i Ronaldo jedną furą przyjadą. Ten Zivkovic się całkiem rozwija tutaj, no. Ale jego nie damy rady ściągnąć. Kurczę, no zastanawiam się jeszcze, ale... Origisa nowo. Benteke. To jest jakaś opcja. Benteke to jest opcja. Fajnie, żeby to byli zawodnicy, którzy mieli jakiś kontakt z ligą angielską. Christian Benteke. Zobaczmy. Gra w Brazylii. Christian Benteke gra w Brazylii, więc jest to... Może będzie chciał wrócić, może go klub puści. Zobaczmy, co tutaj będzie. Cyk, 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 cyk. Gdzie jest ten Benteke? Ja, szkoda. Aj, no będzie ciężko, słuchajcie. Naprawdę będzie mega ciężko teraz kogoś znaleźć.
Zinjak le Big Mac też raczej się nie uda. Weźmy sobie... Napastnika znajdźmy. Szukam po nazwisku, które bym kojarzył w jakikolwiek sposób. Po twarzy coś, ale to będzie... Zadanie w zasadzie niewykonalne, aczkolwiek jest Adebayo. A my mamy czas... A mamy czas, żeby go wybadać, więc Adebayo może być ciekawą opcją. Felipe Augusto też wygląda ciekawie. Więc w sumie mamy tutaj dwóch, trzech napastników, którzy mogą być naprawdę przyzwoici, powiem szczerze. James Clark tak samo. Okej, dobra, więc trzech gości mamy, więc musimy poczekać tylko teraz chwilę. Czas powinien być, żeby on do nas, żebyśmy mogli ich ściągnąć. Więc spokojnie. Dobra, teraz tylko tak musimy zrobić. Nie tak. Tak. No i zobaczymy, czy ten napad cały czas będzie, czy to będzie wszystko takie skuteczne, no. No nic. Lecimy dalej. Lecimy dalej, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Danny Ings, poczekajmy, słuchajcie, poczekajmy ten miesiąc niecały na raport skautowski, bo może będzie ktoś, kto będzie na tyle fajny, że z tych wypożyczonych, że się uda. Fajne jest to, słuchajcie, że wygrywamy mimo wszystko, to jest mega sprawa, że udało nam się tutaj zdobyć, przejść dalej w pucharze, bo to też będzie hajs, który do nas wpłynie. Albrecht nam się rozwija, Greenwood nam się rozwija, Mumba nam się rozwija, więc no naprawdę na to nie możemy narzekać. I zobaczmy, co się tutaj dzieje dalej. Nagroda z turnieju, zawsze wpada jakiś hajs, słuchajcie, zawsze wpada jakiś hajs. Zaraz też będziemy myśleli o zawodnikach, których ściągniemy na kontrakcie. Tego Neresha nie potrzebujemy, więc z drugiej strony, jeżeli awansujemy do Premier League, tego potrzebujemy. To jest też taki problem. Musimy się zastanowić. Na razie gramy z Reading. Nie wiem, kto tam wypada, muszę zobaczyć. I z Reading wygrywamy 0-1, strzela Griffiths. To jest naprawdę mega opcja, jeśli chodzi o tego zawodnika, jak on nam się pięknie porozwijał tutaj. Dalej wołają nas na treningi. Greenwood zaraz bije 75, to jest super. Václav Černý, no czekamy, żeby on się rozwinął, bo chłopak tak bardzo, bardzo powoli z tym idzie, więc jak tylko Greenwood się rozwinie, to tam Černý wskoczy na dwie pozycje, żeby złapać jak najszybciej ocenę ogólną. No i zobaczymy. Czekamy, słuchajcie, na rozwój wydarzeń. I co my tutaj mamy? O, jest Adebayo, wyskautowany jest Clark, super. Więc zobaczmy, jak to się prezentuje. Adebayo fatalnie, ojoj. Jedyny sens ma ten typ. No ale to nie jest upgrade. To absolutnie nie jest upgrade. Dobra, wydaje mi się, słuchajcie, że powinniśmy skorzystać z tej sytuacji i ściągnąć tego Neresha, wiecie, bo tak czy siak, nieważne co się wydarzy, to jest świetna inwestycja, bo ten typ u nas pogra chwilę i będziemy w stanie go sprzedać za gigantyczny hajs. Jakby to jest dla nas znakomita inwestycja z tym Nereszem. Więc wydaje mi się, że tak zrobimy, że tego gościa po prostu... że tego gościa ściągniemy do siebie na kontrakcie, bo to jest naprawdę mała tygodniówka. Zobaczymy, co on powie. Nie musimy go ściągać, a jest szansa na naprawdę fajnego typa. Więc zobaczymy, co my tutaj mamy. Będziesz kluczowym piłkarzem, będziesz gwiazdą, stary. Naprawdę będziesz gwiazdą. Okej. Czteroletni kontrakt. Super. Nie będziesz miał klauzuli, ale jeżeli będziesz chciał odejść, to cię sprzedamy. Zarabiasz 20... To jest moja propozycja. Okej. Okay.
Zgadzamy się na to, czy nie? Czy zgadzamy się na to, czy nie? Przypominam, że tego gościa, słuchajcie, będziemy mieli w Premier League już, jeżeli awansujemy, więc... Teraz, to jest teraz pytanie, czy go bierzemy, czy nie? Wydaje mi się, że to jest genialne wzmocnienie. Nie jest to, wiecie, mega gwiazda, ale w naszym klubie to będzie ktoś genialny. Ja się cieszę, bo to naprawdę jest... Wow. To jest naprawdę krok milowy w tej karierze. I wtedy Wacław Czerny będzie grał... no nie wiem, to będzie przyszły sezon, to w ogóle trzeba będzie zobaczyć. Trzeba będzie zobaczyć, on może grać też SPO ten Neres, więc równie dobrze Kanona będziemy mogli ściągnąć w dół. Zobaczymy. No teraz tylko trzeba się zastanowić, słuchajcie, cały czas nad napastnikiem. No bo cały czas te poszukiwania... juniorów kończą się fiaskiem, więc musimy się zastanowić, kogo możemy tu znaleźć. W ogóle tutaj też będziemy mieli pewnie propozycje zawodników na kontrakcie, bo pewnie ten filtr jest aktywny. Chociaż w sumie nie. Musimy. Teraz musimy. Teraz musimy, teraz już nie ma opcji. Teraz musimy, słuchajcie. 74 oceny ogólnej. Uważam, że musimy w tym momencie, że to już jest nasz obywatelski obowiązek. Spójrzcie tylko na to. W sumie to rzeczywiście jest niezła opcja do podpisu, ale teraz patrzcie na to, no. Moim zdaniem to jest naprawdę dobry transfer. Co sądzicie? Moim zdaniem to jest naprawdę bardzo dobre wzmocnienie. Ściągamy go na kontrakcie, czy nie? Jeszcze patrzę, czy z tych tutaj ktoś obserwowanych. Moim zdaniem ten Amos to jest naprawdę typ, w którego powinniśmy pójść. Wydaje mi się, że to jest... bierz go, wszystko co się rusza powyżej... Wszystko co się rusza i ma powyżej 47... czy 74 overall jest dobre. Tylko tu będzie problem straszny z pensją. On będzie musiał zejść mocno. Nie wiem, czy on jest na to gotowy. Zobaczymy. Dla regularnej gry powinien być. No to musicie troszeczkę wasze wymagania zluzować. Możemy zrobić tak, ale ja nie mogę dać więcej. Nie. Mogę jeszcze tu się trochę przesunąć. To są gigantyczne pieniądze, 500 000 funtów. No nie, życie. Życie, dobrze, nie wyszło, wiecie. Zaryzykowaliśmy, nie udało się. Za to to jest zawodnik, którego myślę, że chciałbym bardzo ściągnąć. Bo on, wiecie, jakby był w Premier League, odbił się. Ale dajmy mu wrócić. Chcę go sobie przeskautować, bo wydaje mi się, że to może być naprawdę genialna opcja. Niech nam go prześledzi scout. To nic nie kosztuje, a wydaje mi się, że ma szansę. Troy Deeney już raczej nie będzie grał, słuchajcie. Tak samo mi się wydaje z Arnautowiczem. Harry. Mark Arnautowicz. No nie, jeszcze gra. Villarreal. No może chcesz wrócić do Anglii, co ty na to? Aczkolwiek boję się, że on jest tam kluczowy. Boję się, że on jest tam, kluczowy i to się w ogóle odbijemy. Czemu mnie przenosisz, gro, w ten sposób? Jaki to jest bezsens? W ogóle, ej! Say what? Patrzcie tego typa, którego my ściągnęliśmy do krewet. A nie, coś się zawinęło. Ja myślałem, że on ma 76 oceny ogólnej. To byłoby niemożliwe, dlatego się trochę zdziwiłem. No dobra, idziemy na napad. W ogóle jestem ciekawy tego gościa cały czas.
bo ma ca... Wiecie co? Tego Curtisa Jonesa trzeba sprawdzić, bo ma cały czas tą śmieszną klauzulę. On ma cały czas tą samą klauzulę, słuchajcie. I jeżeli on się dobrze rozwija, to my go kupujemy, bo to jest milion funtów. A jakby, no wiecie o co chodzi. Usuń zawodników, a nie narzekasz. Ale to jest bez sensu. Znaczy, jakby ja rozumiem, mam dużo zawodników, ale to nie zmienia faktu, że jest bezsensowny system, w którym mam na górze środkowych obrońców, sortuje i mnie zrzuca na sam dół. Raczej jest to oczywiste, że jak sortuje tutaj, to nie chcę już mieć ich tu, nie? Dobra, kogo my tutaj mamy? Arnautowicz, proszę. Nie, to się nie uda, załoga. No niestety. Nie, no nie, nie, nie chcę Staridża. No szkoda. Van Persie, już nie gra na pewno, słuchajcie. Zobaczmy, a napastnik po prostu, czy tak znajdziemy kogoś. Llorente. Ale Llorente, o Slimani. To jest dobra opcja. Slimani jest dobry. Ale nie gra. A w ogóle gdzie jest Lacazette? Czyli jednak tam poszedł. Kiedyś miał pójść, nie poszedł, teraz poszedł. Zastanawiam się, kogo możemy wziąć. Jovetic był propozycją parę razy. Zawodnik, który grał kiedyś chyba w City. Oj, ale to się nie uda. To się nie uda, to już widzimy. Jak tutaj jest, to się nie uda. Fernando Torres, czy jakoś tak, co? Wiecie, zawsze. Tylko, że jemu się kończy kontrakt, nie? Chociaż może. Słuchajcie, zawsze możemy wrócić do tego, co się sprawdzało. Zawsze możemy do tego wrócić. Zawsze możemy do tego wrócić, no. Chyba tak zrobimy. Tak zrobimy chyba, bo... No nie widzę innych opcji. No. Spróbujemy jeszcze raz. To działało. Więc... Spróbujmy, żeby zadziałało jeszcze raz. Ja wiem, że to jest spory budżet na pensję. Ale nadal, spróbujmy, żeby to zadziałało jeszcze raz i tyle, bo nie ma alternatywy lepszej. Więc spróbujmy. Nawet stargowaliśmy 5%. Więc się opłacało. Dobra, więc mam nadzieję, że Oli stwierdzi: wracam, dobrze się czułem w Macclesfield. I jest okej. Mam nadzieję, że tak będzie. Patrzę z tych zawodników, czy tutaj jest ktoś, kto by miał może ten kontrakt kończący, ale niestety nikogo nie ma. Chociaż mamy tutaj paru zawodników, którzy by naprawdę by nam się przydali, no. Taki O'Connell to by było coś. No może w przyszłym sezonie. Jeżeli byśmy awansowali, to tam powinny być naprawdę solidne. Wzmocnienia. Co my tutaj mamy dalej? I teraz usuwam i w ogóle to jest hit. Usuwam typa, to trwa rok i jeszcze mnie przerzuca na górę. Ja nie wierzę. Dobra. Poczekajmy sobie, no, jakby zrobiliśmy te ruchy, które mogliśmy zrobić. Dokonaliśmy gigantycznego podpisu, słuchajcie. Bo to jest... No na skalę naszego klubu to jest... Nie, po prostu niewyobrażalne. Jest dobrze, naprawdę jest dobrze. Dembaba, a Dembaba jeszcze gra w piłkę w tym czasie, słuchajcie, to jest 2021 rok.
No właśnie. Jestem ciekawy tego Curtisa Jonesa bardzo. No tylko, że nie mamy raportu i raczej nie dostaniemy jeszcze w tym sezonie. Znaczy w tym okienku. Chociaż może to jest dwutygodniowy. Zobaczymy, poczekamy. Więc znowu będzie trzeba też wysłać zawodników, znaczy skautów na szukanie napastnika. No bo potrzebujemy strikera i tak na gwałt. A to jest też problem, że nawet jeżeli byśmy znaleźli super turbo gwiazdę, taką jak Wes Griffiths, to my go nie wytrenujemy w sezon i to będzie naprawdę ból. Greenwood za to się odnajduje na napadzie, więc to jest fajna sprawa. Ale będzie ciężko, żeby tutaj go utrzymać cały czas, bo jednak lepiej sobie radziliśmy chyba z tym z Giroux. Felipe Augusto mam przeskautowanego, no ale dziękuję bardzo. Donat77, dziękuję za złotówkę. Tam MO jest napisane, bo chyba liczył, że się czytają. Przykro mi, nie. Dobra, gram teraz z Wigan w FA Cup. Fajnie by było się przebić, ale raczej to się nie uda. Mariano przechodzi do Juventusu. No, mają już dwóch Ronaldo. Kupili tamtego Ronaldo, teraz mają tego Ronaldo. No dobra. Gramy z Wigan. Dajmy sobie ten skład, który jest. Zobaczymy. Albo się uda, albo się nie uda. Gramy u siebie. Więc jest spora szansa na zwycięstwo. Taka naprawdę spora. Super się udało. Co my tutaj mamy dalej? Konferencja prasowa, zawodnik zawieszony. No życie, słuchajcie, no życie. Neresza nie kupię, Neres przyjdzie dopiero w przyszłym sezonie, ludzie. Co się tutaj w ogóle wysypało? A, bo ja go mam cały czas tu. No dobra, to wiele wyjaśnia. Dobra, Oli może wrócić do składu. No i tak też się stanie. Sia w ogóle ma 70, to mnie mega cieszy. Nie, co ja robię? Ty idziesz tu, wracamy do tego systemu. Siny, super, cyk, cyk. No i dobrze. Jest spoko. Czy tu jest ktoś wartościowy? No niezbyt. Okej. Okay. Więc jest okej. Okay. Co to za formacja? Formacja Macclesfield Town. Stworzona przez FIFA. Tak było, nie zmyślam. Oj, na ten mecz z Preston nie mamy siły. Dobra. Zobaczymy. cyk. this is our league. This is our league. Turner ma 80 już. Nie, to jest niesamowite, jak nam się rozwinął ten zawodnik, nie? I to już bez żadnego nakładu sił. To jest naprawdę niebywałe. Dobra, co tutaj się dzieje? Prognozy nie są obiecujące. Koniec zawieszenia. Dobra, co my teraz musimy zrobić, słuchajcie? Bo tak patrzę, że wypadły nam treningi zawodników. Griffitha możemy... Czernego tu wrzućmy, słuchajcie. Ja chcę Czernego mieć na treningu zmasowanym teraz. Żeby on wbił to 75 i żebyśmy mieli to z głowy już. Bo to jest to, co mnie interesuje. Damy mu tutaj absolutny, maksymalny trening, żeby on to zrobił i żebyśmy już naprawdę się nie musieli w to bawić. Wrzutki w pole karne, proszę bardzo, Czerni. Skrzydłowi. Masz być uniwersalny, masz umieć też bronić. Co tam dalej? To jest liga angielska, musisz zachrzaniać. Jeszcze potrzebujemy tutaj dać ci trening, stałe fragmenty gry. Nie możemy. Strzelanie, nie możemy. Podania, nie możemy. Obrona, nie możemy. To nic nie możemy. No dobra, to damy komuś innemu. Dobra, Albrecht, ty cały czas robisz swoje. Czyli walczysz nad wytrzymałością. I tyle. Pierwsze miejsce w tabeli. Wiem. No teraz Czerni. O, to mi się podoba. Taki rozwój mi się podoba. Stawiamy na tego gościa. Mam nadzieję, że on naprawdę złapie tutaj zaraz. Że on tutaj złapie tą 75, żebyśmy mogli go wyrzucić. Gramy z Sheffield. Potem kolejne spotkanie po dwóch dniach. Będzie ciężko. Kolejna nagroda do nas wpada. To jest coś, co mnie cieszy. No i zobaczmy. Skład jest naprawdę dobry. Giroud z nowym numerem. No i wygrywamy. Znaczy remisujemy. Ale jak na wyjeździe, to nie jest źle.
Myślałem, że Giroud strzelił, dlatego, że tak skupiłem, ale tu Griffiths po raz kolejny strzela. W ogóle zobaczmy tabelę strzelców. Greenwood jest na miejscu pierwszym z 19 trafieniami, więc ten transfer nam się zwrócił już. W ogóle nie ma pytań. Griffiths 10 trafień. I ile ma asyst? Zobaczmy. Wszołek ma 5 asyst swoją drogą. No Griffitha w asystach niestety nie widzę. Kanon 4 asysty. Griffiths 4 asysty, więc naprawdę jest dobrze. Jest naprawdę dobrze. Bakambus chiński? Nie no, słuchajcie, problem napastnika jest teraz rozwiązany. Zaraz musimy się zastanowić zawodnikami do podpisu. I jestem ciekawy tego gościa z Liverpoolu przede wszystkim. Fajnie gdyby przyszedł raport, bo to jest ktoś, kto naprawdę mógłby być dla nas bardzo, bardzo przydatny. Bo jest tani, jest, no, to jest w zasadzie darmowy. Olivier Giroud wpisuje się na listę strzelców, proszę bardzo. Ale teraz czarne chmury zbierają się nad naszym klubem, bo kontuzji doznaje Lee, czyli jeden z najważniejszych zawodników, ale na 3 dni wypada Lee, więc to nie jest problem. No i jest ok, tak więc czekamy na ostatni dzień okienka transferowego za chwilę. Możemy sobie oczywiście zawodników dać na treningi. I Mamba narzeka na brak gry. Zobaczmy zespół. Bo mamy tak, z rezerwowych środkowych pomocników Mambę, Sie. Chyba Mambę wypożyczymy do końca sezonu. Chociaż w sumie ja bym chciał go bo byśmy wypożyczyli Mambę i Sie rozwinęli na maksa. Tylko nie wiem czy mogę, czekajcie. Ale nie zobaczę teraz tego tu bez zamknięty trening. Aj, szkoda. No dobra, poczekamy. Rugani przychodzi do Evertonu z Atletico, czyli już zdążył tam pozmieniać kluby. No zastanawiam się, słuchajcie, bardzo mocno nad tym typem z Liverpoolu. Słuchajcie, ryzykujemy i kupujemy go na tej klauzuli? No, chyba żartujecie, Bazel. Nie ma opcji. Ryzykujemy, słuchajcie, i kupujemy tego typa na tej klauzuli, czy nie? Bo to jest, kurczę, tak mały pieniądz. To się naprawdę zastanawiam. Bo to może być dobra inwestycja, bardzo. Spróbujmy. Spróbujmy. Widzę, że większość z was jest na tak. No te statystyki porównajmy sobie z Amosem, bo jego znamy. Gdzie jest ten Amos? Nie, no jest podobnie w miarę. Spróbujmy. Kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. No właśnie. Spróbujemy. Słuchajcie, jest, jego klauzula jest poniżej wartości, więc nie jest źle. Porozmawiajmy z nim. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. I wtedy jak on przyjdzie, to możemy wypożyczyć jednego z graczy. Więc to jest plus. Będziesz ważnym piłkarzem. Joachim Lew jest twoim agentem, więc musisz być poważną osobą. Zignoruj klauzulę. Osi. Kontroferta, chłopaku, zmień pensję. Osiemnaście. Co ty na to? Trochę chcesz tych pieniędzy, powiem ci. Nie możesz zarabiać więcej niż Neres. Co ty na to? Dobra, niech ci będzie. Niech ci będzie. Zobaczmy. Zobaczmy w takim razie jak to będzie wyglądało. Ściągamy tego zawodnika. No pieniądze były śmieszne. Jak wygląda jego pozycja teraz, jeśli chodzi o cenę ogólną? 71, okej. Okej. Więc w tym momencie, słuchajcie, jako, że może nie na awansie nam nie zależy, ale jakby
Nie musimy koniecznie awansować w tym sezonie. Zrobimy jedną rzecz, słuchajcie. A mianowicie weźmiemy i wypożyczymy sobie Mambę i Sie, żeby chłopaki się jeszcze chwilę ograli w innych zespołach. A damy temu gościowi, którego kupiliśmy, maksymalną uwagę i trening. Tak zróbmy. Więc wypożyczenie. Chociaż w sumie on jest zadowolony. Wiecie co? On jest zadowolony, więc nie ma problemu. Jakieś oferty za niego wpłynęły. A mamy spróbujemy wypożyczyć. A, dobra, to tośmy naoglądali się ofert. Dobra, więc to jest spoko. Wiem, że my tą wytyczną mieliśmy ustawioną, coś tam się zmieniło, ale jakby już nie potrzebujemy więcej do podpisu, więc jest dobrze. Jeszcze pytanie, co z tym Frankowskim? O! Słuchajcie, czy uważacie, że ten zawodnik się rozwinie w innym zespole, czy nie? Jeżeli go wypożyczymy, czy uważacie, że on się rozwinie, czy nie? Czy on się rozwinie, wróci do nas rozwinięty, uważacie, czy nie? Jest nie, tak, nie, tak, nie, tak, nie, tak. Dobra, widzę, że większość z was pisze, że tak. To się zastanowimy, słuchajcie. Ale się zastanawiam jeszcze nad jedną rzeczą. Wrócić z tym samym overallem. Właśnie tak się mi się tak wydaje, więc trochę się boję tego wypożyczenia. Za to zastanawia mnie jedna rzecz. A mianowicie centrala składu, bo rzeczywiście dobrze ktoś powiedział, ciekawe jak tam Dat, gdzie on jest? PD. Ale oni chyba są gdzieś na dole jakoś, nie? Nie? Sipy, gdzie jest Sipy nasz? A tu jest Dat. 68, no to się nie rozwijają, no to nie ma co. Nie, nie wypożyczamy tego gościa. Dobra, możemy jeszcze pomyśleć o tym Frankowskim, tak się zastanawiam. Będziemy mieli wtedy złotego prawego skrzydłowego, tylko czy on nam jest potrzebny? Skoro mamy Czernego, mamy Neresza, mamy Gryfyca, nie mamy lewego skrzydła co prawda, ale w tej szkółce wylęgają nam się co chwilę nasi zawodnicy. Więc nie wiem, czy jest sens. Wiem, że mogę podpisać Lukasa Pereza na szpicę, na kontrakcie, tylko zastanawiam się, słuchajcie... Zastanawiam się, jak to zrobić. No nie ściągniemy na razie środkowego obrońcy. Nie jest nam potrzebny, słuchajcie. On nam nie jest potrzebny. Zrobimy jedną rzecz, bo teraz jakby już jest za późno, żeby rzucić skauta. Zrobimy łopatologiczną metodę kozy. Czyli po prostu bierzemy sobie szukaj zawodników i spróbujemy znaleźć na kontrakcie kogoś w dużym klubie, znaczy w Anglii po prostu, kto by nas interesował. Więc lecimy od Arsenalu począwszy. Ustawmy sobie od razu na środek obrony, bo to nas interesuje. Pozycja, obrona. Też. Nie kończy mu się kontrakt. Bielik? Bielik jest do wypożyczenia cały czas, no ale to nie jest zawodnik, nas interesuje. Jeremina, proszę bardzo. Pelugulio Lolozu jest do wypożyczenia. Nie wiem, ile on kosztuje, ale spróbujemy. On pewnie jest bardzo drogi. To jest pewnie zawodnik, który w ogóle nie ma szans, żebyśmy go wzięli, ale zobaczymy. Brighton, czy ma kogoś, kogo bym kojarzył? Jest Jesus, ale niestety nie do wyjęcia. Jest Rekik, którego kojarzę, nie do wyjęcia. Bena White'a kojarzymy, to nie jest dobry zawodnik. Dobra, zobaczmy, co jest dalej. Cyk. Burnley, macie kogoś ciekawego? Danzo kojarzę, ale niestety nie do wyjęcia. Prudl ma już miliard lat. Ben Gibson, no niestety. Oliver Junger jest zbyt jung, żeby z nim podpisać. Ale słuchajcie, wy tego Frankowskiego wciskacie, bo jest Polakiem. Ale nie jest nam potrzebny. Żurkowskiego bym kupił chętnie. To Żurkowski. Myślałem, że mu się kontrakt kończy. Bo Żurkowskiego to bym kupił najchętniej na świecie. W ogóle to bez pytań, nie? Ale niestety nie ma go. A Żurkowskiego bym kupił najchętniej na świecie. Gibbs White. Zaraz zobaczę.
Zobaczmy, Gibbs White. Nie ma go tu. Ale to jest środkowy pomocnik. On jest na wypożyczeniu w ogóle. A my potrzebujemy obrońcę. Nie kupię Żurkowskiego, bo nie mam pieniędzy, ludzie. Proszę was, myślcie trochę. Dobra, zobaczmy. Chelsea, pozycja, obrona. O, super. Ten dopiero co przyszedł, a wykazuje wielki potencjał. Ja go sobie zobserwuję, bo on przyszedł, słuchajcie, za 3 miliony z Romy. Jakiś to był giga transfer w ogóle. Znaczy taki giga, że śmieszny strasznie. Kurt Zuma, szkoda, podpisałbym. Niklas Zule raczej nie jest w naszej lidze. Akanji tak samo. No dobrych obrońców ma ten, dobrych obrońców mają. Dobra, zobaczmy Bednarka, bo nie dacie żyć. Znaczy doszedłbym do niego w pewnym momencie, ale no niestety. Red Sosu, to było wzmocnienie, Jones, nic. A Vestergaard? Muszę przyznać, że jeżeli Vestergaarda ściągniemy, to by było coś. No dobra, zobaczmy. Manchester United. Diaz, Kerrer, Murillo, Kane. No muszę przyznać, że Manchester United nie wygląda, jeśli chodzi o obronę, zbyt imponująco. Newcastle. Clark, Konate, ole to by było wzmocnienie. Watsowi się kończy, ale ktoś z was wie, ile Watts może mieć oceny ogólnej? Ma 22 lata, znaczy ja go wybadam pensją chyba, wiecie, po prostu. Spurs, o, zobaczmy, tu może być ktoś ciekawy. Okej. Nacho Fernandez, ale nie kończy mu się kontrakt. Nie kończy mu się i Davinson Sanchez, nie kończy mu się kontrakt, niestety. Dobra, zobaczmy, co tutaj jest dalej. Swansea. Oni mają często, oni mieli młodych dużo, więc może oni teraz będą mieli właśnie wystarczająco lat i też sensownych zawodników. Ten przychodzi do Arsenalu, okej. Okay. 375, ale no to raczej nie będzie zbyt dobry zawodnik, ale go sobie przeobserwujmy. Dobra, patrzę, czy coś tu może być jeszcze. Leicester. No ale tutaj nie widzę nic ciekawego. Tego znamy właśnie, już widać jego cenę ogólną. City, zobaczmy. O, Mangala, to by było super. O! No i to jest super wzmocnienie na nasz zespół, słuchajcie. No, Elequim Mangala to by było super. Ej, Elequim Mangala to by było super. Pasuje nam idealnie. Dobra, postawmy sobie środkowych obrońców. I co my tutaj mamy, słuchajcie? Co my tutaj dalej mamy? Vestergaard byłby super. Mangala byłby super. Zacznijmy sobie od Mangali, bo nie jest z Manchesteru City. Po prostu. A z Manchesterem City samym wiecie, jak jest. Ale Mangala to by było super. Dobra, zobaczmy w takim razie, jak to wygląda. Janik Vestergaard. Kluczowy byłbyś oczywiście. 2 lata, ok. Stary, na całą operację mam ponad 500 000 tylko. Bez klauzuli. Usuń to, zmień. Tyle ci mogę dać. Janik. Tyle ci mogę dać, no. Nie dam ci więcej. To jest mój max, który ci mogę dać. Dobra, Janik, słuchaj. Możemy zrobić tak. Łamię swoje zasady transferowe, wszystko. Daj ci cały hajs, jaki mam. No to z Janikiem nam się nie uda. To już wiemy. Z
Mangalą będzie jeszcze gorzej. Ale znaczy zobaczymy, słuchajcie. Z Mangalą będzie też jakby... Zobaczymy, po prostu. Raczej się nie uda, ale jeżeli nie spróbujemy, to się nie dowiemy. Mangala, zaproponuj podpisanie. Padło Udinese i padło Levante. Całość na pensję daj, ale ja chcę, nie chcę sobie psuć piramidy finansowej, czy zrobi Komin, kluczowy piłkarz, czyli lepiej niż w City. Jesteś bardzo dobrze ubrany, Mangala, mówiłem ci to? 2 lata ci damy, 3 lata. Stary, przyjdziemy i będziesz Premier League. Zobaczymy, co odpowie. Wyjdzie pewnie. Życie. Życie. Ja czuję, że Westergaard przemyśli się, zgodzi? Nie, wydaje mi się. Poczekajmy godzinę, ale nie wydaje mi się. Już nie pamiętam, czy oni nam odmówili, czy nie. Nie do przyjęcia. Nie jesteśmy w stanie tego zrobić, niestety. Nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Tuan Zwebe jest rozrywany przez cały świat. Nic dziwnego. Czekajcie, wiecie co? A, to jest wypożyczenia. Szkoda. No to oferta transferu, ale ona nas nie... Ten. Agentem Mangali jest chyba brat. Sam pomyślałem, że nie zdziwiłbym się. To Frankowski. No tak, nie udało ci się ściągnąć obrońcy. To prawy skrzydłowy. To ma sens. Tutaj nie będzie szans absolutnych na tego typa, ale jakby zobaczmy. Skoro można, to czemu nie spróbować? Oj, to mnie martwi. To mnie martwi, bo będę ja musiał wybrać pensję, a on nie chce być kluczowy, a ja będę musiał wybrać pensję. A on może nie być za dobry. Ja to zrobiłem specjalnie, bo skoro on nie chciał być kluczowy, słuchajcie, to ja się boję, że on nie był genialny. Rozumiecie, o co mi chodzi? Wiecie, o co mi chodzi? Ja się boję, że tu był podstęp troszeczkę. Więc ja nie chciałem tu ryzykować. Zobaczmy jeszcze tego typa z Tottenhamu. Próbujemy. Zobaczmy, co tu się znajdzie. Kluczowy. Trzy lata, jesteś młody. Super. Bez klauzuli. Zakładam, że jest tego warty, słuchajcie, no. Życie. Życie. Dobra, zobaczmy jeszcze tak... Jestem bardzo ciekawy. Gdzie on gra teraz? A nie, chyba gra cały czas w tym. Przecież patrzyliśmy, czy tam był, nie? No szkoda, zastanawiam się, słuchajcie, no już nie znajdziemy na kontrakcie nikogo. No, jeszcze weźmy sobie bieg, zmieńmy. Czy tu będzie coś ciekawego, ale no to... O Boże, jakie zdjęcie. No tak, tylko żeby teraz tu wybrać kogoś. To jest tak ryzykowne, wiecie, o co chodzi. Na przykład nie mam pojęcia, że ten typ jest dobry, czy nie. Tak zupełnie. Ale on był dobry. Jego sobie ściągniemy, słuchajcie. Bo on był dobry, on miał 70 parę oceny ogólnej. Ja wiem, że jemu ocena ogólna może spaść.
Ale, na jeden rok mógłby być okej. To by była najlepsza opcja, no ale... To się nie uda, no. Dobra, słuchajcie, spróbujemy. Jakby ja tego nie lubię robić, ale zróbmy to w ten sposób. Zobaczmy. Zróbmy z niego drugiego Van Dijka. Dobra, zróbmy tak. Bo inaczej się tego nie da zrobić, słuchajcie. Inaczej się tego nie dało zrobić. Janik Westergaard będzie naszym zawodnikiem od przyszłego sezonu. No i to mi się podoba, bo to będzie naprawdę gigantyczne wzmocnienie. Jakby dokonaliśmy, słuchajcie, dwóch ekstremalnych transferów. Jeśli chodzi o nasz zespół. Naprawdę dwóch ekstremalnych transferów. Jestem z tego powodu naprawdę bardzo zadowolony, bo to jest mega sprawa. Mamy oferty z Henk, czy Genk, bo jedni mówią tak, inni mówią tak. Akceptuję, na rok. Nie akceptuję. Jestem debilem. Jestem idiotą. Miałem go wziąć na krótkie, ale zepsułem. Teraz Frankowski. Ale zepsułem. No dobrze, dobrze, dobrze. Zobaczymy. Wróci też Dat, jakby... Mamba wróci do innego zespołu trochę, ale... No niestety, szkółka wtedy upada, no ale... Nie da się zrobić wszystkiego, słuchajcie. Nie da się zrobić wszystkiego. Nie da się zrobić wszystkiego. Dobra, weźmy sobie tego typa... Nie, kontroferta, krótkoterminowe. Zobaczymy, może się uda, że jeszcze to przeskoczy, że woli zostać w Anglii. Jakby to przeszło, to by było błogosławieństwo, zobaczmy. Boże, jak się wszyscy rzucili, Benevento go chce. Aj, dobra. Dajemy krótką, no ale ja czuję, że przejdzie Henk. Nie, to jest Hent, a to jest Gent. Genk. Nie, to jest... Jeszcze sam nie wiem. Nie roczne, krótkoterminowe. Krótkoterminowe, okej. Okay. Spoko, Benevento, nie ma problemu. Nie ma problemu. Zobaczymy, no teraz się dowiemy z końcem okienka, słuchajcie. Zobaczymy, słuchajcie, jak to będzie. Nie zostanie wypożyczony, no ale zostanie wypożyczony gdzieś. Aha. Czy on stwierdził, że nigdzie nie idzie? Okej. Okay. Szanuję. Nie no, naprawdę.